Big bro! Nanako robi fidget spinnera. Co nie tak? Coś jest nie tak? Velumum! Czy jesteś jedynakiem? Nie. Wtedy masz... Więc masz młodszą siostrę. Mam. O, więc masz młodszą siostrę. Nanako wygląda rozczarowana. No sorry, ale ja nie będę kłamał, nie? Tylko po to, żeby ci nutki stanęły. Mam chwilę temu Dad powiedział mi, że nasza rodzina się nie stanie większa. A teraz mam starszego brata! Jej! Patrzy się na mnie i rozbrzmiewa na jej twarzy uśmiech. I przez ten uśmiech czujesz, że twoja relacja stała się głębsza. Coś mi się wydaje, że będę musiał dwa razy, kurde, posiedzieć z nią przy stole, bo... Ech. Drunk drugi! Ja pierdzielę, ten social link jest w chuj trudny do levelowania. Tyle wam powiem. Let's talk, big bro! Chcę usłyszeć o twojej szkole. Nanako błagała, żebyś z nią pogadał. Zdecydowałeś się z nią pogadać o różnych rzeczach. Różnych rzeczach, Lenny Face, ja pierdzielę. Noc! Tak, jest noc. Jest puzyno, kurde! Dobra, więc... Co możemy dziś porobić? O mój Boże, mój kołnierz jest taki seksi. Co powinieneś dziś porobić? Powinienem zarobić trochę kasy. Tłumacz. Mam nadzieję, że dużo mi wyjdzie, bo jednak potrzebuję kasy teraz trochę. Ta. I napisz tu jak dziecko. Pewnie mi się nie uda. Oh my fucking god, kto by przypuszczał? Dostałem 15 kafli za moją ciężką pracę. Super, choć raz mnie gra nie wychujała. O, siema Dojima. O, zszedłeś na dół. Przy okazji. Muszę odwagę sobie zwiększyć. Nie, nie mogę zwiększyć, walić. Dobra. Hej, co tam? Nudzi ci się? Skoro masz jednorożce i tak dalej, to możemy pogadać. Jesteś aż tak znudzony? No cóż, usiądź. Będzie socjalizowanie, kurde. Słyszałem coś na stacji tamtego dnia. Cóż o... Słyszałem, że bardzo dużo czasu spędzacie w Junes. Tak, bo lubimy zakupy. Nic z tym złego, oczywiście. Pytanie jest takie. Dlaczego aż tak często tam chodzicie? Do elektronicznego departamentu. Bo lubimy, kurde, telewizory. Dad! To nie jest to, co myślisz. Nie, ja go nie przepytuję. Czyżby? To niesprawiedliwe. Zawsze gadasz z Big Brosem, ale ja z tobą też gadam, Nanako. Tylko, że twoje nutki nie chcą się powiększać, co? Znaczy, dzisiaj jesteś w domu, ale... Zawsze gadam z tobą. Kiedy jest zawsze? Teraz. Ja chcę porozmawiać. I ona jest śpiąca. A już czas iść do łóżka. Go to sleep. Pobawię się z tobą następnym razem. Obiecałeś? Dobra. Pamiętaj o tej obietnicy, bo ja też ją słyszałem. Kiedy jest zawsze, co? Czemu z nią się teraz nie pobawisz? Jestem zajęty. Prawda jest taka, że... moja żona się nią opiekowała, jej matka.
Więc naprawdę nie wiem, jak się do niej dokopać. Do tego nie jestem... nie pasuję do jej rodziny. Pasujesz, czy nie jesteś rodziną? Może masz rację. Oczywiście, że mam rację, kurde! Myślisz, że bycie... posiadanie wspólnej krwi jest... robi z ciebie rodzinę? No niekoniecznie, szczerze mówiąc, no bo... równie dobrze, no... możesz mieć jakiegoś rodzica i tak dalej, który... ciężkie sprawy po prostu i tak dalej, lepiej o nich nie mówić. To nie jest tak. No i udało się. 3. Jak tak, kurde, szybko nam idzie te levelowanie ich, to ja pierdzielę. O, wybacz, nie musiałeś od tego wszystkiego słuchać. Idź spać, dobranoc! Który tu już raz to słyszę? Ale no, wracając do tego, to... no, wiadomo, jak to się, kurde, dzieje w rodzinie, nie? Być może jesteście ten... o kurwa. Zamknij ryj, nie obchodzi mnie to! O-o! Cholerny King Moron. Hej, macie, które to? Inductive? O, jest! Udało się! Nawet nie wiedziałem, co to kurde było! Ale nieważne. Jej! Po co minutki z Joskiem, jak on już mam zmaksymalizowany z nim? Przynajmniej... o, ekspres... na chuj mi ekspresja! Wiedzę mi daj! Fuck! Tak czy siak, no, wiadomo, no, nieraz, kurde, dlaczego ja się widzi takie skoloryzowane sprawy, no nie? Kto? Yukiko? Chie? Chie? Mówiłem! Tak, tak, pogadamy. Do widzenia. Tak więc, no, no, skoro Chie do nas się dobiła, to czemu by nie pogadać z nią trochę? W takim razie. Yes, classes have ended! Dobra, więc tak. Kasy mam, całe szczęście. Jakby co, to jestem zabezpieczony, mogę pójść do AJA! I tam ogarnąć trochę moje social staty, ale tego dziś nie zrobię, bo... Chie coś ode mnie chce! Chce trenować. Na pewno. Ale co to kurde za trening? Jedyne co tam robimy, to tańczymy. Hello, hello. Let's go! Oh my god. Coś mi się zdaje, że dzisiaj mój komentarz też zbytnio nie będzie kolorowy. Jestem śpiący. Trochę. Ale hej. Jak to mówią... sen działa dobrze na urodę. O, dobra, to taki trening to ja rozumiem. Tak więc no, jako że ja lubię spać i to jest moje hobby i śpię kurde 12 godzin dziennie, jak i nie więcej, to w sumie jak tak nad tym się zastanowić, to do tej pory to powinienem już pójść do TAP MADL albo łap szpadl i odśnieżaj kurde podwórko. Osiedź, moment, te mięso i ryż po prostu przepływają przez moje żyły. Wygląda smacznie. No, nie mogę aż... no, że bardzo rekomenduję te całe steak bowl enów. Ten sos jest do umarcia! Hell yeah! Ja pierdzielę, ale nutek dużo im zadaję. Znaczy no, pojawiają się, kiedy z nimi gadam. Muszę pracować ciężko, żeby się napompować, albo nie będę mogła pompować się w dżemie, tak? Specjalnie Yukiko muszę ją, móc ją chronić. Mam nadzieję, że nie przesadza. To trochę cię martwi, czyż nie? Yukiko nie jest taka słaba. Tak myślisz?
ja zrobię z siebie siłaczkę dla Yukiko też. Więc daj siebie wszystko, liderze. Ja i Josuke tak się zachowujemy cały czas. Ale liczymy na ciebie. Hiech, hiech! Jest! Burning Passion! Dawaj mi level. 5. Kurde, szybko idzie te socjal levelowanie. Ja pierdziu. O, o, o! Będzie mogła kogoś ten, z dupy ten podnieść. O, i git. Całe te gadanie powoduje, że jestem głodna. Dać mi żreć! Przepraszam, kolejny smażony ryż z mięsem, proszę. Ale ty stawiasz. A co z tobą? Opróżnisz mój portfel! Pogadałeś trochę z Chie. I na razie. Ja pierdzielę, Chie, czemu ty musisz jeść za 50? Mój portfel! O! No i dobra, chodź posiedzimy przy tym stole. Muszę cię naładować pozytywną energią nut i muzyki. A więc no, zgaduję, że będziemy siedzieć. Oczywiście. I git. Ale muszę przyznać, że te social linki to kurde... wchodzą mi, że ja... O, czyżby Chie znowu? Oh my fucking god! Ja pierdzielę! Ja, o co tam robisz? A nic takiego. To wiemy, co będziemy robić dzisiaj. Żreć mięcho! I smażony ryż po raz kolejny. Come on, Chie! Step it up! Na dach idziemy. Więc no, ja pierdziu. Jeszcze może wyjdzie, że z nią się zmaksymalizujemy nasz social link. Byłyby jaja w tej sesji, kurde. Od zera do bohatera. Czy znaczy nie, z nią chyba drugi level, czy trzeci mieliśmy. Tak czy siak, no wydaje mi się, że trzeci. Tak czy siak, no to od trójki do bohatera, mimo tego, że już się tak nie rymuje. Suzai Dengaku. Skończyliście dzisiejszy trening z Chie i przyszliście tutaj. Czy jadłeś już stek z kewersy? Mięso jest naprawdę smaczne i ciepłe i nie kosztuje nic. To nawet nie może... To może nawet nie być krowie mięso. Ale ja i tak tłustego nie jem zbytnio. A żartuję, ło, myśląc o tym, to jest trochę ohydne, no bo wiadomo, bo krowy, kurde, no, zbyt higieniczne nie są, szczególnie na farmach. Czego, kurde, my tylko o mięsie gadamy? Policja tu jest, no, zaraz nas aresztują o tym, że gadamy o krowach. Więc to miejsce naprawdę serwuje nieprawdziwe mięso, co kurde? Przepraszam. Tak, ja nie jadłam dzisiaj żadnego mięsa, przysięgam. Ostatnio były jakieś incydenty z grupą nastolatków, którzy znęcali się nad ludźmi. To nie my! Znęcają się? Kurde, mój język. Ekstorcja, jeżeli chcesz. O kurde, tego słowa nie znam, chwila. Całe szczęście mam Google Tłumacz! Chyba to chodzi o wymuszanie pieniędzy, czyż nie? Tak z... myślę intuicyjnie. Extortion. Wymuszanie! Haracz. Okej, no, czyli miałem rację. Czy widzieliście kogoś podejrzanego? Nie. Nie, nikogo specjalnie. Rozumiem, więc bądźcie ostrożni. To wszystko? Całe szczęście to nie chodziło o mięso. Ja pierdzielę! Czemu niby policjant miałby się takim czymś interesować? Jakby chodziło o mięso, to już by kurde McDonaldy pozamykali do tej pory.
ale jednak znęcanie się. Co za tchórze idą na słabszych w ten sposób. Dokładnie. No ja, no właśnie, zabić wszystkich ludzi, którzy się znęcają nad innymi. To jest podłe i głupie. Złapiemy ich i zmusimy do przeprosin, tak liderze? Nie, lepiej kurde złapać i zbić! Oczywiście. Wiedziałem, że to powiesz. Jeżeli będę mógł machać moim dwuręcznym mieczem na nich, to... Hell yeah! Super! Rozpierdalanie złoczyńców i ratowanie słabych. Jedna kobieta, fighter, stoi, by chronić pokój miasta, rzuca się w wir walki, niewiadoma dla wszystkich. O tak, to brzmi fajnie. Maciek Kundel, zostaw mi to, nie jestem pieskiem! Mimo tego, że czułabym się lepiej, gdybyś pomógł. Nie czerwień się tak! Wyglądasz jak pomidor. Też to by mnie uszczęśliwiło. Tak jest. I zgaduję, że jutro znowu będę mógł z nią połazić i znowu będę miał level! 6. rank! Oh my god, jak to idzie szybko! Tak jest. Kurde, nic jej nie dali. Alright, let's eat. Prawda? Właściwie to w tym sensie to by było nie myśl, jedz! Myślisz tylko o mięsie! Oh my god! Pulpet się z ciebie zrobi, jak będziesz przesadzać. Chociaż w sumie to temu pewnie trenujemy, czyż nie? I niech zgadnę. Yes! I you spend a precious moment with Nanako! Fuck this shit. Oczywiście! Ja pierdzielę, właśnie przez to gówno zasrane nie zmaksymalizowałem z nią social linku przed końcem gry. Tak mało mi brakowało, byłem na 9 levelu z nią. I nie, za każdym razem jak z nią gadałem, to nie, you spent a little precious moment. Gówno nie moment. Do jasnej cholery zasrany social link, który jest ciężki do ogarnięcia. Równie dobrze mógłbym wcale go nie ogarniać i kurde pracować cały czas i kasę dostawać. Ale nie, jak głupi wolałem z Nanako siedzieć wieczorami i nawet się nie zmaksymalizowało gówno. Przynajmniej z Dojimą miałem na maksa. Siema. Jeżeli mowa o little precious momentach, to właśnie, zróbmy to. No właśnie. Przynajmniej drzewka są ładne i zielone. Higit. Tak więc no, what time is it? Już zaraz godzina nagrywania będzie. Kurde, na serio zbytnio nie czuję się dobrze. Nie wiem, jakoś tak średnio się czuję. O nie, nie, teraz nam odwaga nie wzrośnie. Chodź, tutaj pogadamy trochę. Mam jednorożca! O shit, o shit. Serio? Ty też? Chujowe to! Ja pierdzielę, wszyscy chcą tylko ze mną tak gadać i coś i nikt nie chce levelować, co za gówno. O, a propos levelowania. Chie Yukiko. Albo Chie, albo Yukiko, albo i Chie i Yukiko. Dobra, już mamy jedno zagwarantowane. Jo, co tam robisz? Nic specjalnie. Kurde! Yukiko, ty mały śmierdzielu! Jak możesz? Ha? A, nieważne. Tak, tak, tak. O nie! Powinienem był to przeczytać. Który poeta napisał najwięcej wierszów o Tanabanacie w Manyoshu? Cholera jego wie! Ty! Znam się na instynkt. Jest! Udało się!
Nie, złą dałem odpowiedź, cholera! Ja pierdzielę, mój instynkt jest do dupy. Zresztą i tak pewnie bym nie wiedział. Dobra, Cije, tak? Chodźmy na dach? Chujem w dach. Tak się mówi dzień dobry po holendersku. Wiele bardziej wyrafinowane niż niemieckie buten w morden, czyż nie? O wiele bardziej wyrafinowane. Street lights! Kurwa, zaśpiewałem! Stój, idioto, nie rób tego! Central Shopping District in front of Chinese diner. Aja! Aja, pierdolę! Skończyłeś dzisiejszy trening i zdecydowałeś się zatrzymać tutaj z Chie. Steak bowl oraz combo plate. Ostateczna decyzja. Stop it! Zamknij ryj, gnojku. Tak właśnie. Wiemy, że to czas wykaszleć. Co? Co wszystko? Przestań bullshitować nas! Ten głos to nie może być. Chodźmy, Maciek Kundel, ja wezmę śmietnik. O! Takeshi! Hej, ktoś tu jest. Whatever, weźmy ich pieniądze, jeżeli już przy tym jesteśmy. Dobrze, że nie, a nie, ja mam 15k przecież. Ten koleś miał tylko 1000 jen na sobie. Ja myślałem, że miał kurtkę i spodnie. Cie! Hej! Czego tak uciekasz? Będziesz chował się za dziewczyną, co? Ta dziewczyna skopie wam dupy jednocześnie wszystkim. Użyje tylko Rampage i będzie Critical Hit. I zrobimy All Out Attack. Nic ci nie jest? Wszystko w porządku. Zawsze byłaś dobra w takich rzeczach. Zabrali moje pieniądze. Weźmiesz je od nich, czyż nie? No cóż, wkurza mnie to. Hej, tchórze! Gangujecie się na jednym kolesiu, powinniście być... Kurde, ten... Powinniście się wstydzić. To nie tak, że takie coś... nagle... spowoduje, że się ogarnął, czyż nie? Trzeba im dać solidny wpierdol. Temu mówiłem, że wezmę śmietnik, ale nie, nie wziąłem. Zajmij się nimi. Dla mnie. A! A wow, to było szybkie. Schesch. No chodźcie, skurwysyny. No dalej, no. Co jest? Bijmy się! Co jest z tym biczem? Myślisz, że jesteś tym? Nie boję się uderzyć dziewczyny, skopiemy ci dupę. Panki są wkurzeni tauntem Chie. Rzeczy nie wyglądają zbyt dobrze. Ta, powstrzymaj ją. Kurwa! Dobra, sam się z nimi bij. Ha, Maciek Kundel! Chie wygląda na niezadowoloną. No sorry, ale ta moja jebana odwaga, kurde, odspierdoliła sprawę, oczywiście. Jak ja nienawidzę tych social statów. What a pain in the dupa! Jo, ten koleś, który uciekł, może zadzwonić po gliny. Walić to, let's go! Hej, stójcie, czekajcie, jeszcze nie dałam wam kopa! Co do jasnej cholery. Uciekają, kiedy ty wchodzisz do akcji. Dlaczego się przyczepiłeś? Co, myślałeś, że nie mógłbyś to zostawić dla mnie? Mogłabym ich wszystkich rozwalić sama. Wybacz. Poszłam całkiem sama i zrobiłam ci kłopoty. To nie kłopoty. Dzięki. Masz rację, co? Muszę pamiętać, że nie jestem sama. Nie zawsze jestem taka. Wszyscy robią to, co mogą najlepiej. Wtedy ja zaczynam się martwić i wszystko zależy od...
że wszystko zależy ode mnie i muszę pracować ciężej. Martwię się, że kiedyś zrobię komuś jakiś więcej kłopotów, tak jak dzisiaj. A jestem taka głupia. Nie jesteś, daj spokój. To normalne, że ludzie martwią się o siebie i o innych. Wygląda, że Chie żałuje jej grandstandingu. Jest! Siódmy rank. Coś mi się wydaje, że będę musiał z nią też trochę połazić. Dobra, nasza... O, determinacja w walce wzrosła. Teraz może wyleczyć alimenty. Dobrze, że nie płaci. Dobrze, że nie płacić. Maciek Kundel, dziękuję. Nevermind. Muszę pracować ciężej, co? Czemu się guzdrzę? Przemyślę to trochę. Mimo że tego, że nie jestem zbyt mądra. Całe szczęście, ja jestem profesorem, mogę ci zrobić korepetycję. Tak w moich statystykach jest. Najpierw zobaczę, co jest w lodówce. O! Bowl of homemade pudding. Na nim pisze imię Nanako. Zjem jej budyń! Skradzione jedzenie zawsze jest smaczne, ale czujesz się winny. Jej! Kurde, moja odwaga nie wzrosła. Osiet, Nanako, jak możesz. Myślałem, że będziemy się socjalizować, ale nie, ty jak zwykle musisz kurde focha strzelić i oglądać telewizję. Potrzebuję akceptacji, a ty co? Wredniak mały. Chociaż no. Tak jakby masz jakąś karę, bo zjadłem ci twój budyń, więc hej. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Okej, w takim razie będę tłumaczył. Ponieważ musi mi kilka ka... O! Okej, dobra. Tylko! Niech będzie, nie jest źle. 5 kafli to dobry wynik całkiem. Zajebiście, pada deszcz, co ja będę mógł teraz zrobić? Pójdę do restauracji, a ja pierdolę. W takim razie. Bo w sumie, no, może odwaga mi wzrośnie. Tutaj, o. Szkoda, że nie ma czegoś takiego, że... Pójdziesz i ci tylko i wyłącznie konkretnie jakoś odwaga wzrośnie, bo jeżeli chodzi o te social staty i tak dalej, to w tej grze to trochę zrąbanie zrobili, moim zdaniem. Ale co tam. Przynajmniej, no, w sumie i tak mam jeszcze dużo czasu, zanim mi te zmaksymalizowane staty się przydadzą, nie? Ale jednak wolę trochę, no, ogarnąć wtedy, kiedy mogę to wszystko. Żeby, kurde, wiedza i żeby odwaga mi wzrosła. To jedyne, na co liczę. Ekspresja już raczej nie wzrośnie, bo na chuj. Dobra, trzymam kciuki. I... Zrozumienie. Niepotrzebne. Wiedza. Kurde! No ale dobra, wiedza się przyda. Tak, tak, zamknij ryj. Co? A właściwie zostałem urodzony i wychowany w Inabie i... Tylko... I gadam dlatego, tylko dlatego, że nauczyłem się to w tej książce. Dostałem Ramen Way. O, shit! Nawet nie wiedziałem, że on mi to daje. O kurde. A więc no, żryjcie w restauracji i dostaniecie książkę w tym prezencie. Dawaj, odwagę! Niech to! Dobra, chwila, przy okazji. Czy będzie pisać, co mi to zwiększa? Ramen Way. O, jednak... Okej, ja myślałem, że to ten... Nie pokazuje ci, co ci to zwiększa. Ale ze mnie dureń.
Okej, dobra, zajebiście, mi się to podoba. Muszę coś od odwagi w takim razie kupić. Lepiej, kurde, żebym dzisiaj z tobą level dostał. Niewdzięczna gówniaro. Big bro, a kurde, dopiero drugi level mamy. Jest!